Skąd wzięła się koncepcja budowy elektrociepłowni w Gdańsku? Aktualnie w Gdańsku, w tej części aglomeracji gdańskiej, jesteśmy w takiej sytuacji, że już mamy deficyty ciepła. Rzędu 10%, 50-60 gigakalorii. Realizujemy, jak pan się orientuje, w tej chwili rozbudowę elektrociepłowni drugiej w Gdańsku. To jest w tym rejonie, jak patrzymy, tak mniej więcej w rejonie portowym. Rozbudowę tej elektrociepłowni zakończymy w roku 1984 i w zasadzie całe ciepło jest rozdysponowane z tej elektrociepłowni. Oznacza to koniec możliwości. A zatem od roku 1984 ta część aglomeracji gdańskiej, konkretnie Gdańsk, jest w sytuacji bez ciepła dla dalszego rozwoju miasta. Oczywistym jest, że musimy tę sprawę rozwiązać. Jest potrzeba budowy następnego dużego źródła skojarzonego dla rozwoju głównie budownictwa mieszkaniowego o wielkości dużej, rzędu 2000 gigakalorii, który by rozwiązał nam problemy ciepłownicze na okres co najmniej 10-15 lat. Koszty takiej elektrociepłowni to jest rząd 28-30 miliardów złotych. Taka elektrociepłownia będzie rocznie paliwa, opału potrzebowała w granicach 2 milionów ton. A zatem mówimy o olbrzymim obiekcie przemysłowym. Jakie żeśmy możliwości lokalizacji przebadali? Proszę pana, sprawa jest już wieloletnio prowadzona, dokładnie od 1974 roku. Jest 9 wariantów lokalizacji gdańskiej elektrociepłowni. 5 wariantów lokalizacji jest to lokalizacja po zachodniej stronie aglomeracji Gdańska. Tam jest mniej więcej linia wzgórz morenowych. Tam, gdzie właśnie będzie realizowany główny kierunek budownictwa mieszkaniowego. Wszystkie 5 wariantów lokalizacji w tamtym rejonie niestety nie mogą być zrealizowane z uwagi głównie na to, że jest to strefa ochronna wód powierzchniowych. Jeśli byśmy tam zbudowali elektrociepłownię, nie byłoby wody dla Gdańska. Dalej są warianty 4. Z tych 4 wariantów na dolnym tarasie w kolejnym etapie selekcji lokalizacji wyeliminowaliśmy 2 warianty. Jeden wariant w rejonie portu, z uwagi na skalę tej elektrociepłowni, jak i na potrzebny teren, bo jest to ponad 100 hektarów, wyeliminowaliśmy wariant właśnie portowy, a następnie wariant w części zabudowanej miasta Woruni. Również nie można było z tych względów zlokalizować. Pozostały...